chyba nie da się przestrzelić tej ściany, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj już nasza drużyna opanowała. Okej, nie tylko nasza. Pomylili się panowie. Ale nie dziwne, bo czarny kamuflaż, kamuflaż Black Ops oddziałów specjalnych. Burst fire for the win. Mamy to na dalszą odległość. MP7 tylko i wyłącznie strzelać właśnie w taki sposób. Dobra, zaraz zobaczymy. Rzucamy granat. Słyszymy, czy ktoś tam jest, przeciwników, ale nie ma, bo tylko nasz. No, ale nie przeskakuj. Dobra. Fuck. No, ktoś tam jest, kurna, i całkiem nieźle napierdziela. Zaraz tutaj będą się walali panowie, dlatego warto stąd zmykać. Może zajść ich jakoś od boku. No tak, jestem ciekaw, czy gdyby nie było tutaj członka mojego zespołu, to czy bym dał sobie radę z tamtym gościem. A jest przejmowane, tak jak myślałem, strzelili zresztą do nas z prostej. Zobaczymy, czy uda nam się to A odzyskać. Zejdziemy to z drugiej strony. Brawo, A jest to odzyskane. A może raczej odzyskiwane? Nie, jest już odzyskane, wszystko w pożądalu. Ojeju, lepiej. Nie chcę biegać za żołnierzem wsparcia, wolę biegać za medykiem, który może rzucić apteczkę w razie jakichś perturbacji zdrowotnych, nazwijmy to tak ładnie, ale ten medyk chyba niezbyt wie, dokąd biec. Biegnie po prostu tam, gdzie mu wygodnie, albo tam, gdzie go oczy poniosą. Zresztą wszystkie punkty 3 są nasze, dopiero C jest w tej chwili przejmowany przez przeciwnika. Także spróbujemy się tam udać w tej chwili. Żołnierze strony rosyjskiej mają tutaj trochę lekko łatwiej, ponieważ ich kamuflaż jest, wydaje mi się, trochę, ich podstawowy kamuflaż, trochę trudniejszy do wykrycia, mimo wszystko. Ładnie, rzucisz apteczkę, ziomek. Nie, tutaj jest już apteczka. Walnijmy sobie tutaj klejmurka, co nam szkodzi zresztą. Dwóch naraz, albo i trzech raczej. Słyszałem granata, granata, to znaczy, że ktoś tam jest. Przeciwników. Nie wiem, czy nadal. Mam już drugi granat. Ja już nie słychać żadnych odgłosów. Może dlatego, że są daleko. Postawimy sobie Claymora. A jednak... nie, dobrze. Z tej broni nie strzelamy z przycelowania. Prowadzimy ogień z biodra. Burst fire. To, mówię wam, zdaję egzamin. Oczywiście... trochę stracimy czasu. Dziękuję ci, nie bezimienny żołnierzu. Masz tutaj amunicję, na pewno nie będziesz chciał jej wziąć zresztą. To lol. Sliding, man. Sliders, już go ubili, już się nie będzie ślizgał. Boom, granat. Z prawej strony, jak się nie mylę. Gdzieś tam z prawej. I z naprzeciwka. No i Kerio mnie dobił. M16A3, ja generalnie wolę bardziej szybkostrzelne bronie na mapy CQ. Chociaż też mogę powiedzieć, że na przykład na Zibia Tower preferuję shotguny. No to są właśnie ci TT, którzy nas tak cisnęli w poprzedniej rundzie. Chyba na górze coś się dzieje, jakaś grubsza akcja. Dlatego zaraz wbiję na górę. Unieszkodliwiliśmy cel. Odbiór. Tak, tutaj ktoś poległ.
To nie był burst fire. Ogień ciągły. Na bliskie odległości oczywiście, że ogień ciągły. I Kerio się nadział. Headshot. Zostawimy claymory. Zresztą tutaj tak szybko się ginie, że rozstawienie claymorów nie jest tak bardzo efektywne. Tutaj żadnego punktu jakoś za bardzo się nie, tymi claymorami nie ochroni. Tam była jakaś fajniejsza akcja. Mam nadzieję, że przeciwnicy... O, przeciwników jest trochę mniej niż nas, ale tylko jednego. Jak widzicie, na 20 graczy te przestrzenie są bardziej dostępne. Człowiek się lepiej czuje. Przynajmniej ja. Nie ma takiej akcji, że a la Call of Duty, że gdzie się nie obejrzysz, to jest przeciwnik. Ładnie, ładnie, ładnie go zjechałeś, mistrzu. Mieszam amunicję. Dobra, chyba będziemy biegli sobie za tym panem. Mam nadzieję, że on będzie reanimował. Nie no, graczy dobrze. Graczy mogłoby być trochę więcej. No może 24, może 32 ewentualnie dawałoby radę. Trochę tutaj pusto. Okej. Szybkie przeładowanie. Ta broń się naprawdę bardzo szybko przeładowuje. Ktoś znowu oberwał z claymora, ale nic mu to nie zrobiło. Pobiegł dalej zapewne, a my się trzymamy pana... nie tego. Kurczę, już go straciłem z oczu. Dobra, nieważne. Trzymamy się innego medyka. Nie mamy claymoru. Ale podnoszą, podnoszą. Ładnie, ładnie to załatwiłeś. Lepiej by było, gdyby on się kampił przy wejściu. Proszę bardzo, polewa, amunicja. No tak, jak latamy w kilka osób, to jest znacznie lepiej. Jest tutaj trochę walki, ale tak jakoś... Dobra, skryjemy się za tym filarem. Mamy tylko 12% życia. To naprawdę niewiele. Jakiś gościu ściągnął mnie za Eka. Doskonale chyba wiedział, że tam się właśnie znajduje. Oni też latają dosyć grupowo. I latanie grupowe jest całkiem w pożądalu. Próbujemy rzucić granat przez dziurkę, że tak powiem. Nic to nie dało. Tutaj są tutaj. Dobrze, MP7, M16A3, co wygra w tym pojedynku? Wygra ten, który jest najcelniejszy. Raczej się rozchodzi bardziej o celność. To rzeczywiście M16A3 jest mniej szybkostrzelny. I już się kończy nam runda. Strasznie zdominowaliśmy tutaj przeciwników. Ale mam nadzieję, że oglądało się wam to dobrze. Nie wiem, ile było tego gameplayu, ale było go około 20 minut. No, będzie to trzeba podzielić na dwie części po 10 minut. No niestety, pamiętajmy, do około 8 maja męczymy się z filmikami maksymalnie 15-minutowymi. Ze względu na ostrzeżenie na moim koncie, które otrzymałem po Crysis 3 Alpha, byłem tak głupi, że po prostu opublikowałem gameplay z tego i dostałem za swoje. Bardzo miło się grało. Ci panowie TT, których tutaj widać, dominowali poprzednią rozgrywkę tej. Nie udało im się zdominować. Mieliśmy wynik 23-9. Jest w pożądalu. Ja dziękuję wam wszystkim za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.